W niedzielę o północy zakończyło się głosowanie na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na 2025 rok. We wtorek na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta zostały ogłoszone zwycięskie projekty. Najwięcej, bo 4024 punkty, zdobył projekt boiska przy Szkole Podstawowej nr 12 na osiedlu Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim. Boisko do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą. Projekt, który opiewa mniej więcej ponad 40 tysięcy. Kolejne projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, to przystanek rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 4 i remont kortu tenisowego na osiedlu Ogrody. Nasz projekt w tym roku to projekt pod nazwą Rowerowy Przystanek. To jest nic innego jak po prostu zadaszenie na stojaki rowerowe i na hulajnogi. Do tej pory po prostu nasi uczniowie przyjeżdżający rowerami czy hulajnogami zostawiali po prostu te rowery i warunki atmosferyczne często po prostu ich sprzęt niszczyło. Zatem uznaliśmy, że jest taka potrzeba, tym bardziej, że coraz więcej uczniów korzysta z rowerów, z hulajnóg. Powodzeniem cieszyły się nie tylko projekty inwestycyjne. Mieszkańcy stawiają także na ekologię. Czwarte miejsce zajął projekt Naturalna ochrona przed komarami, budki lęgowe dla jeżyków oraz nietoperzy. Kiedyś mi mąż zaproponował, że może na naszym domu postawimy takie budki dla jeżyków, ale zaczęłam się interesować tematem. No i się okazało, że nasz dom nie jest zbyt wystarczający i dlatego tak też zaproponowałam w budżecie, bo się zagłębiłam w temat. Też widziałam, że inne miasta też w te zadania dużo uwagi wkładają, więc stwierdziłam, że tutaj też by nam się przydały te budki lęgowe. Również młodzież wykazała się pomysłowością i zaproponowała, aby w Ostrowcu organizowane były wieczorki młodzieżowe. Projekt zdobył aż 2710 punktów. Zakłada on kilka spotkań w wakacje przy dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury, w czasie których młodzież będzie mogła się integrować. Planujemy kilka obszarów tematycznych. Jednym ze spotkań będzie kino plenerowe, jednym będzie karaoke. Myśleliśmy też o takich klasycznych podchodach oraz o takiej chwili dla środowiska, gdzie chcielibyśmy zgasić wszystkie światła w okolicy i wspólnie pooglądać gwiazdy. Dodatkowo zostaną zrealizowane dwa projekty: Biała Sobota, wczesne wykrywanie cukrzycy i integracja społeczna na osiedlu Kolonia Robotnicza. W sumie zostanie zrealizowanych 7 projektów. Co do pozostałych wniosków, serdecznie z tego miejsca chciałbym podziękować właśnie wnioskodawcom, każdemu ponad 30, bodajże 6 chyba wnioskodawców, bo paru wnioskodawców składało po 2 projekty, więc chciałbym serdecznie podziękować za to zaangażowanie obywatelskie, za to, żeby na laurach nie spoczywali. Nie warto swoich pomysłów i projektów, czy nowych projektów, gdzieś mocno w szufladzie chować, więc serdecznie zapraszamy do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji zagłosowało 4769 osób. Jest to drugi wynik w historii budżetu obywatelskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to bardzo duża i satysfakcjonująca nas liczba osób. Przede wszystkim garść statystyki, czyli z urządzeń mobilnych ponad 80% oddanych głosów, z komputerów pozostałe 19%. Kilka osób dziennie głosowało w sposób tradycyjny, ale to było od razu nanoszone w ich obecności poprzez komputer do systemu, więc w tych 19% duża część są to głosy oddane stacjonarne. Kwota przeznaczona na realizację tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego to 1 111 111 zł.